Witajcie, najdrożsi. To jest H1Z1, można się zresztą kapnąć. Także zakupiłem sobie grę podczas weekly sale na G2A. I myślę, że to był dobry zakup, bo to jest jedna z tych gier, które straczają, że tak powiem, na długo. Jest to gra bardzo dobra do nagrywania na YouTubie i do live'ów i w ogóle, także myślę, że będę się tutaj przy niej dobrze bawił. To jest jedno z moich pierwszych odpaleń. I nie wiem, odpalimy tak sobie testowo, weźmiemy sobie jakiegoś chłopka, babą, kto by grał babą. Nazwiemy go Ewald. No i czemu nie? Join server. Zobaczymy, co to jest. Ja, jak możecie pamiętać, bardzo dobrze bawiłem się przy WarZ, potem to zmieniło nazwę na Infestation. Ja przy tej grze naprawdę dobrze się bawiłem, dopóki się nie zepsuła, nie? No bo ta gra potem padła ofiarą potężnego cheaterstwa i no i generalnie zdechła wskutek tego. Miejmy nadzieję, że z H1Z1 tak nie będzie tak szybko, bo no jest to póki co gra w fazie, jest to gra w fazie alfy, do której klucz kupuje się do wersji tej takiej, jak to się fachowo nazywa? No wiecie, do tej early access, wczesny dostęp, nie? No, także gra cały czas się rozwija, cały czas wychodzą do niej jakieś poprawki. No i kupiłem, no moje drogie WarZ Infestation zdechło, także będę szczęścia szukał tutaj, a na pewno pamiętacie, że w Infestation zagrywaliśmy się z Dawidem i były tam naprawdę fajne, śmieszne momenty. Ja sobie to muszę troszkę ściszyć. Jeszcze odrobinę. O, okej. No i tak to wygląda tutaj u mnie. Ja detale mam tam jakieś bodaj najwyższe. Tu się zmienia kamera. Już raz sobie odpaliłem, żeby nie być taki ciemny, żeby ogarniać coś cokolwiek. No i myślę, że tym razem też uda się fajnych parę szpilów rozegrać, czy to tutaj jako samotny łowca, czy z Dawidem, zwanym przez was i znanym przez was jako Bonkol. Na pewno będzie spoko i ja wam powiem, jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Bardzo ładnie to w ogóle prezentuje się graficznie. Mi się tutaj jest ten styl graficzny dużo bardziej podoba niż ten styl graficzny w Infestation. W ogóle ta gra jest o wiele stabilniejsza już w tym momencie niż było Infestation, bo w Infestation były prawdziwie tężne problemy z optymalizacją i tak dalej. Szkoda, że nóg nie widać. Ale można skakać, ale nie robią się we wodzie. Aha, jak tak się łazi we wodzie, to robią się splasze. Ale jak już się zrobi z pierwszej osoby, to się nie robią. Jest piękny efekt sunrace'ów. Także nie, graficznie już jest spoko, tylko jest coś takiego, że żeby zmienić opcje, to przynajmniej ja nie mogłem ich zmienić normalnie, tylko musiałem wyleźć w ogóle do konfigu i tam i pogrzebać tam sobie właśnie w ustawieniach i dopiero potem tam poedytować notatnikiem i udało mi się tam te opcje pozmieniać. Nie, ale tam tylko tam obniżyłem coś cienie sobie na średnie z najwyższych, bo ja i tak nie widzę wielkiej różnicy, a gra działa dużo płynnie, ale i tak działa super płynnie. Wy na YouTubie to widzicie w 30 klatkach, ja to tutaj mam no, przynajmniej 60, oceniając na oko. Także także jest bardzo spoko. Jest bardzo spoko i mam nadzieję, że gra zapewni Co ja gadam w ogóle? Długie czasy. Zapewni zabawę na długi okres czasu i że będą tu równie takie śmieszne akcje wychodziły jak w Infestation, a była tam beka wielokrotnie. O, czegoś takiego mi brakowało, w coś takiego dawno nie grałem. Nie, to jest o tyle fajne, że to można sobie puścić i to leci. Człowiek sobie idzie, gada tutaj, powie, o, listek, patrzcie, jaki fajny, jaka ładna trawka. O, tu coś, tu słoneczko, tu to, tu gówno i tak się dzieje, ta historio. No i dlatego takie gry mi się o tyle podobają, nie? Że mają coś w sobie po prostu. Tutaj widzę już tam, to ja jestem w ogóle niewtajemniczony. Oj, tutaj możecie się przydać, moi roztoi mili najdrożsi widzowie. Możecie mi napisać jakieś protipy, bo na pewno wielu z was już to grało. Wielu z was już ma wiele godzin w to przegranych. I może ktoś z was mi da jakąś radę, co tutaj robić, czego należy unikać. Jakie zachowania tu są pożądane, jakie wręcz przeciwnie. Co tutaj zrobić, żeby generalnie przeżyć i żeby dobrze się grało, bo może trochę się ta postać dziwnie obraca, no ale okej. Bo tutaj pewnie te założenia są trochę inne jak w Infestation, chociaż z tego co widzę też mamy Hydration, Stamina, Energy, Health. Czyli prawdopodobnie trzeba będzie jeść, pić i widzę, że się męczymy tutaj.
No dobra. Mapa jest namalowana na kartce. My jesteśmy... Excuse me, kajmy są. Ej, czy ja jestem ślepy, czy mnie tutaj nie ma na mapie zaznaczonego? No wydaje mi się, że mnie nie ma, że mnie nie ma na mapie. Albo jestem ślepy. No to w takim razie będzie dość trudno. Tu mamy inwentory, coś tutaj mamy. Mam jakiś klucz. Mam jakieś tikety. Co tu moja koszulka? Tu jest nawet stan ubrań. Wow. Pasek, galoty. Latarka. Frala tak zwana. Mamy crafting, odkrycia. Nie no, fajnie. Nie wiem teraz, czy to muzyka, czy to... Czy to muzyka, czy to samolot leci? Ciężko stwierdzić. Gra działa na silniku, z tego co wiem, PlanetSide 2 i wygląda bardzo spoko. Te bardzo ładne te tekstury tej roślinności. Daleki, znaczy to zależy wiadomo od ustawień, nie? Daleki zasięg tutaj rysowania. Nie sprawdzałem jeszcze trybu Battle Royale, tego takiego podobnego do Hunger Games. Ale sprawdzę na pewno, jak sprawdzę to wam powiem. Jeszcze na pewno będę to dużo... Jak tylko będę miał już trochę czasu, to będę to dużo na live'ach sobie pykał. Bo wiadomo, tak jak się to zacznie i się gra samemu, no to można tak iść. I iść. I iść. I nigdzie nie dojdę, ale nic nie znajdę. Mapa jeszcze szczególnie, że nie mówi mi gdzie jestem. Że to jakiś bug. Jak to jest z tą mapą? Powiedzcie mi, bo ja się czuję... Ja się czuję co najmniej mocno zagubiony. Ale ładne drzewka. No dobra, no nie liczyłbym, że tutaj w tym moim pierwszym razie z tym uda mi się coś tutaj ciekawego pokazać. W ogóle jest tu gdzieś lista graczy czy coś takiego? Pamiętam, że w Infestation to było. Tu było pokazane, ile nas tu jest. A tu tego, to nie wiem, to ogarnę sobie w wolnym momencie, czy coś takiego tu jest. No zakładam, że jest. Jest bardzo ładna paproć. No spoko, na razie wydaje się wszystko ok. Ciekawe jeszcze jak feeling broni i tak dalej, jak to będzie z dostępnością broni w ogóle, bo pamiętam, że w Infestation z tym była masakra, żeby dostać jakiś pistolecik albo coś, to dosłownie bardzo, bardzo ciężko było. Dobra, ja nie będę przedłużał, bo ja tutaj nic teraz w tym momencie sam, jak to się mówi, nie udupię. Dziękuję wam w tym momencie, synki, za uwagę, blablabla. I no, dajcie jakieś tipy, co tu robić, jak tu żyć, jak tu grać. No i widzimy się na pewno za niedługo, bo myślę, że będzie się grało przednio. Dzięki za uwagę, tymczasem